Dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Kawa z rana, bardzo ważna. Może nie na czczo, ale z rana. To nie będzie zwykły odcinek. Niestety, to będzie zwykły odcinek. Niestety. Ale tak, najzwyklejszy. W tym odcinku trochę ponarzekamy. W pierwszej kolejności porozmawiamy o tym, z czym borykają się nie tylko takie firmy jak ja, ale wiele, wiele innych firm z tego, co słyszę. Czyli potencjalny pracownik, potencjalni pracownicy. Na chwilę obecną prowadzimy rekrutację na 3 stanowiska. Na młodszą księgową, na handlowca, potrzebujemy dwóch handlowców, żeby była jasność, i tak zwaną prawą rękę szefa. Prawą rękę szefa. Dlaczego tak nazwałem to ogłoszenie? Gdyż nie wiedziałem, jak nazwać inaczej. Dając ogłoszenie pod tytułem asystentka, asystent zarządu, naprawdę trafiały CV osób, których doświadczenie to parzenie kawy i obsługa drukarki, kserokopiarki, jak zwał, tak zwał. Dając ogłoszenie menadżera, dyrektora zarządzającego, przychodziły osoby, które najchętniej by siedziały i rozdawały dyspozycje innym. Niestety my nie jesteśmy korporacją, potrzebuję osoby, która odciąży mnie od wielu spraw, które ja robię, a to nie są tylko sprawy zarządzania. To często jest podniesienie papierka z podłogi, czy przenosi zmopowanie kibla. Czyli takie prawe ręki szefa. Ale już odejdźmy od tego. Wpada CV. Jakaś tam liczba CV. Przemiliśmy to, że część tego CV nie nadaje się na dane stanowisko. Osoby wysyłają, mam wrażenie, że wysyłają nie patrząc, nie czytając, kogo się szuka, z jakim doświadczeniem. Po prostu na odpierdzie masowo. Nie wiem, czy mają jakieś maszyny, nie maszyny. Ale wysyłają sobie te CV, może ktoś dzwoni. Tak więc takie CV idą raz do kosza. No ale wybieramy jakąś tam liczbę osób, którzy potencjalnie mogą nadać się na dane stanowisko. Dzwonimy, umawiamy i najgorsze, i naprawdę to się trafia, zdarza nagminnie. Umawiamy osoby na dany dzień, na daną godzinę, czekamy i ta osoba nie przychodzi. Ja to wszystko rozumiem, może nie przyjść, ale żeby zadzwoniła wcześniej, że nie przyjdzie, żeby nie tracimy jego czasu. 5-10 minut po umówionym spotkaniu, powiedzmy nie za 17, 17:05-10 dzwonię do potencjalnej osoby, zapytać, czy wszystko w porządku, bo różne zdarzenia losowe mogą się zdarzyć, to wszystko jest zrozumiałe. Sam osobiście jadąc, to już będzie kurczę, z 15 lat temu, na spotkanie do biura prawnego. Jechałem samochodem, samochód się rozwalił. Niestety to biuro, ta kancelaria była w miejscu, gdzie ciężko było autobusem dojechać. To niestety nie było w Polsce tutaj, tak więc już nie zagłębiały mi się takie szczegóły. Zadzwoniłem, powiedziałem, jaka sytuacja, co się stało z samochodem i poprosiłem, czy mógłbym przyjechać w dniu jutrzejszym. Przyjechałem, dostałem pracę. Zdarzenia losowe się naprawdę wszystkim zdarzają. Najgorsze, co jest możliwe i to mnie mega irytuje, jak osoba, z którą się umawiam, nie przyjdzie i nie zadzwoni. Nawet jak ja dzwonię zapytać, czy wszystko w porządku i też bym zrozumiał, że przez telefon bym otrzymał informację, że panie Marcinie, no rozmyśliłem się, przepraszam, że nie dałem wcześniej znać. Ale jeżeli ta osoba nawet nie odbierze telefonu i grzecznościowo powie nie dziękuję, no to już taki gul mi rośnie. Ta osoba już jest skreślona na amen, nigdy takiej osoby nie zatrudnię, nawet jakbyśmy byli niesamowitą korporacją. Takie rzeczy pamiętam, takie osoby pamiętam. Nigdy z takimi osobami nie podejmę współpracy, bo są po prostu niekompetentne. I to się zdarza nagminnie. Mógłbym powiedzieć, że procentowo 20%, powiedzmy 2 na 10 osób, które umawiamy, przychodzi na daną godzinę, w danym dniu, tak jak się umawialiśmy. Mega, mega dramat i z tego co wiem, to jest naprawdę w wielu firmach podobnie. Ta era pracownika, nie pracodawcy, no strasznie burzy firmy. Bo mam wrażenie, że ludzie młodzi żyją teraz nastawienia, że im się należy. Drugi temat to są ryzyka biznesowe, jakie podejmujemy. A dokładnie rzecz mówiąc, jakie problemy ludzie mają, żeby podjąć to ryzyko, te ryzyka. Próbuję zrealizować pewien projekt od 1 września.
dosyć duży projekt, który zmieniłby wszystkie firmy całkowicie, odwrócił wszystko do góry nogami. Oczywiście w tym dobrym aspekcie, w dobrej stronie. Niestety ten projekt wymaga większej ilości osób na pokładzie. Sam nie jestem w stanie tego zrealizować, nawet z osobami, z którymi teraz współpracuję. To jest za duży projekt, żeby ta ilość osób to dźwignęła. Miałem oczywiście w międzyczasie wiele rozmów, spotkań z potencjalnymi osobami, które by chciały do tego projektu wejść. Godzinne, naprawdę godzinne spotkania, z których często nic nie wynika. To osoby podpytują się, oczywiście chcą poznać Twoją wizję, chcą zobaczyć, jak to miałoby być realizowane, jak to miałoby wyglądać i na końcu może nie tyle rezygnują, ale nie podejmują tego ryzyka. I to oczywiście nasuwa pewne myśli, no bo w biznesie bez ryzyka nie zrobimy nic. Można porównać to do nauki pływania. Nie da się nauczyć pływać, dobrze pływać, osiągać sukcesów, zdobywać medali, nie wchodząc do tej wody. Wchodząc do tej wody musimy nastawić się na wielokrotne porażki. Przytapianie chociażby, tak? Zachłyśnięcie. To nie jest tak, że wchodzimy do wody i od razu wszystko nam idealnie wychodzi. Jesteśmy mistrzami olimpijskimi czy podwórka swojego, na którym się wychowujemy. I tak samo w biznesie. Nie da się osiągać sukcesów, nie podejmując ryzyka. Nie da się osiągać sukcesów, nie ponosząc porażek. Porażki są wliczone w sukces. Porażki są wliczone w sukces prowadzenia danego biznesu. Czym więcej porażek mamy, tym więcej się uczymy. Okej, nie wszyscy, ale zakładajmy, że się uczymy. Jeżeli uczymy się na swoich porażkach, wyciągamy pewne wnioski, to daleko zajdziemy. I te osoby, z którymi rozmawiałem, to czasami już naprawdę po pierwszych kilku minutach widać, że to nie są osoby, które chcą podjąć ryzyko. To są osoby, które by chciały wejść do biznesu, nie ponosząc ryzyka. To są osoby, które by chciały być częścią tego biznesu i czerpać na dzień dobry stosowne zyski. Znowu, nie ponosząc ryzyka. Tak się niestety nie da. Nie to takie przemyślenia po, no mógłbym powiedzieć, nie wiem, 10-15 spotkaniach. I czym więcej tych spotkań, tym zdaję sobie sprawę i dojrzewam do tego, żeby trochę zmienić to, co we wrześniu ma powstać. Ale o tym zapewne opowiem, jak już dojrzeję do decyzji, jak rozrysuję sobie i będę pewny tego, co muszę zrobić. Na chwilę obecną jestem zaskoczony, jak wiele osób coś chce, ale nie chce się nauczyć, nie chce się przytopić kilka razy. I to można trochę porównać do osób, które szukają pracy. Dużo osób chce szukać pracy, chce zmienić pracę, ale boi się zmienić tej pracy. Miałam też właśnie jeden przypadek dziewczyny, oczywiście imienia nie powiem. Bardzo fajna dziewczyna, myślałam, że będzie częścią naszej firmy. To było około 2 miesięcy temu. Nie przeszła z firmy, w której działo się źle, tylko dlatego, że dali jej jakąś postawę, że może być lepiej. Nie zaryzykowała przejścia do innej firmy, która może dać jej lepsze perspektywy, lepsze możliwości. Nie podjęła tego ryzyka, bo się bała. I to nie jest dobre. To naprawdę nie jest dobre. Oczywiście ryzyko należy podejmować rozsądnie. Ale nie ma sensu, żebyśmy bali się na każdym poziomie, etapie naszego życia. Nie, nie, nie. Już kiedyś wspominałem, ryzyko podejmujemy całe życie i będziemy podejmować całe życie. To nie jest tak, że żyjemy z przeświadczeniem, co robimy i nic nam nie grozi. Nie. Wychodząc z tego budynku, dochodząc do tego samochodu, już podejmuję ryzyko, że może na tych schodach coś mi się stanie. Wchodząc do tego samochodu, jadąc przez pół Warszawy, podejmuję ryzyko, że jakiś szaleniec za światło może we mnie uderzyć. Zawsze jest jakieś ryzyko. Idąc do restauracji, podejmuję ryzyko, bo nie wiem, z jakich produktów jest to zrobione. Mam nadzieję, że to jest zrobione z najlepszych produktów, a 3 tygodnie później może się okazać, że
restauracja została zamknięta, bo sanepid dopatrzył się pewnych rzeczy. Ryzyko jest wszędzie. Nie bójmy się podejmować ryzyka. Nie bójmy się podejmować ryzyka w biznesie. Jeżeli masz jakiś zasób portfela, jakieś pieniądze, które chcesz zainwestować w cokolwiek, masz jakąś poduszkę oszczędności, to nie bój się zaryzykować, bo pieniądze, które trzymasz w skarpecie czy na koncie, niewiele ci dadzą. Pieniądze, które zainwestujesz w jakąś rzecz, czy otworzysz sobie biznes i zainwestujesz w rozwój tego biznesu, może przynieść zdecydowanie większe korzyści. Oczywiście możesz stracić, ale znowu powtarzam, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Taki depresyjny odcinek trochę wyszedł. Miesiąc mi na YouTube nie było. I taki odcinek. Oj Marcin, trzeba to poprawić. Bardzo chciałbym Wam pokazać trochę więcej ze swojego życia, ze swojego dnia, tygodnia, co robię, jak robię. Niestety musiałbym zatrudnić osobę, która chodzi ze mną i z kamerą z boku. Ja nie wiem, jak to robią inni vlogerzy, jak to robi Miro, jak to robią inni dzienni vlogerzy, kręcąc swój dzień. U mnie to się nie sprawdzi po prostu. Za dużo spotkań, za dużo rzeczy do zrobienia, za dużo wyjazdów, przejazdów. Nie ma szans, naprawdę nie ma szans. Tak więc, jeżeli chcesz chodzić z kamerą obok mnie, montować te filmiki, masz trochę więcej czasu niż ja, no to zapraszam, napisz swojego maila, pokaż swoje portfolio i może się dogadamy. Na chwilę obecną mamy tak, piątek, godzina 18, żeby Was nie skłamać, 15, jeszcze chwilę posiedzimy. Dzisiaj od rana był taki dzień trochę zamulacza, tak więc teraz nadrabiamy zaległości i weekend odpoczniemy. Naprawdę weekend odpoczniemy. Tak solidnie odpoczniemy, aczkolwiek wróć. Jutro mam jedno spotkanie o godzinie 18, ale to będzie takie przyjemne, biznesowe spotkanie. Nie traktuję tego jako pracy, tylko jako odskocznik i ktoś już pisze. To był Messenger, Facebook. W pracy też się korzysta z Facebooka i Messengera. Znaczy, nie wszyscy korzystają, ale na przykład korzysta. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.